W poprzedniej części Wyprawy w czasie słyszałem, że dzięki temu można przenieść się w czasie. Przecież wszyscy opuścili to miejsce. To niemożliwe. Isaac? Mój dziadek? Co? Gdzie ja jestem? Moja głowa. Oj, biedaku. Lepiej wezmę cię do Teodora. Znalazłem go na kamiennym ołtarzu przy zamku na wzgórzu. Był nieprzytomny. Dziękuję ci, chłopcze. Możesz iść, a ja tu zostanę i będę czekał, aż się obudzi. Co? Kim ty w ogóle jesteś i gdzie my jesteśmy? Spokojnie. Mój uczeń znalazł cię na kamiennym ołtarzu. Mogę się spytać, co tam robiłeś? Ciężko wytłumaczyć. Dobrze, ale mam do ciebie prośbę. Musisz nam pomóc. Mogę chociaż wiedzieć, kim jesteś? Jestem Alvar. Jestem z przyszłości. Chłopcze, mówisz, że przybyłaś w przyszłości? To by tłumaczyło twój ubiór. I dlatego leżałeś na tym ołtarzu. Tak czy siak, potrzebujemy twojej pomocy. Ostatnio tu jest bardzo niebezpiecznie. Wstrząsy i czerwone światło na niebie to tylko kilka z dziwnych rzeczy. O ile dzięki temu wrócę do moich czasów? Być może to zakłóca twoją teleportację. Proszę, oto mapa. Powinna ci się przydać. To może dlatego przeniosło mnie znów tutaj. A, i dzięki za mapę. Zobaczmy, gdzie są te ołtarze teleportacyjne. Coś tu za jeden. I co ty w ogóle nosisz na sobie? Spokojnie. Ja przyszedłem się tylko zapytać o te dziwne rzeczy, które od niedawna się tu dzieją. Ach tak. Po południu widziałem jakiś dziwny blask przy zamku na wzgórzu. Mam nadzieję, że nie jesteś żadnym bandytą. Możesz być spokojny. No dobra, spadamy stąd. Nic się nie dzieje? Ech, tutaj też nie działa. Dobra, zajmę się tym jutro. Gdzie ten Tassilo? Hej, chłopaki. Nie widzieliście Tassila? Ja widziałem. To było w nocy, kiedy szedłem do mojej ukochanej.
Weszliśmy do jej domu. Podszedłem do niej i pokazałem jej mojego pytona. Było wspaniale. Dobra, dość! Chyba odszedłeś od tematu, koleś! Ach, tak. Gdy już skończyliśmy, siedziałem przez chwilę. Po pewnym czasie usłyszałem dziwny dźwięk. Ubrałem się i wyszedłem zobaczyć, co się dzieje. Widziałem, że ktoś w mrocznym ubiorze stoi koło Tasila i wypowiada zaklęcie. Pobiegłem mu pomóc, ale było za późno. Gdy dobiegłem, zniknęli. Dzięki, stary! Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś! Teodorze? Tasillo? On zaginął. Zabrał go jakiś mag w mrocznym ubiorze. Nawet nie wiem, kto to jest. A więc jednak, to musiał być Sargot. Przyjdź do mnie wieczorem, przygotuję kilka ksiąg. Ej ty, nie masz lepszego stroju? W tych łachmanach każdy będzie chciał od ciebie uciec. Nie masz czegoś na przebranie dla mnie? Tak się zdaje, że mam. Sprzedam ci za 200 sztuk złota. 200 sztuk? Drogo. Dobra, biorę, nie mam innej opcji. Nie może być. Dziadek i Sargot? Nie! Zostaw go, łajdaku! Nie ma ich! Nie ma! Ale dlaczego dziadek? Dziadku, zostaniesz uratowany za wszelką cenę. Nikt mi w tym nie przeszkodzi. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Dobra, już wieczór. Idę do Teodora. Sargot był kiedyś wzorowym uczniem w klasztorze magów ognia przez dobre 5 lat. Potem postradał zmysły. Uważał, że jest lepszy niż sam Innos. Magii używał do złych celów. Uprzykrzał każdemu życie. Dlatego został wydalony z klasztoru. Niedługo potem przeszedł na stronę Beliara. Wiadomo tylko, że ukrywa się gdzieś niedaleko stąd. Nie jest tu nic napisane, jak można go odnaleźć? Albo dlaczego zabiera tych ludzi? Niestety nikt nie wie, gdzie go odnaleźć. Jedynie on wie, gdzie jesteś, zabiera ludzi na ofiarę dla Beliara. Ofiara? Trzeba szybko ratować Tasila i mojego dziadka. Twojego dziadka? Niedobrze. To może sprawić, że w przyszłości nie przyjdziesz na świat. A ty, który tutaj jesteś, możesz zniknąć. Fuck! Muszę znaleźć dziadka, zanim przestanę istnieć. Teodorze, twój czas dobiegł końca. Nie tak prędko, Sargocie. Już za późno. Żegnaj, magu ognia. Zaczęło się. Nie czuję się najlepiej. Może Teodor mi coś pomoże. Magu! Magu! Co się tutaj stało?
Książka? Dziennik. A na dodatek własność Sargota. Aby uleczyć rany, wypowiedz zaklęcie. Kurem hominem. Kurem hominem. To bolało. Dobrze, że mnie to nie zabiło. Zapomniałem o zbroi ochronnej. Kurem hominem. Żeby wskrzesić daną osobę, musisz powiedzieć zaklęcie. Enim resurrectionem. Enim resurrectionem. Teodorze? Jesteś duchem? Księdza tego nie pisze, ale osoby, które nie są magami, skrzeszą jedynie ducha. Nie da się ciebie już uratować? O mnie się nie ma, ja sobie poradzę. Lepiej ratuj siebie i swojego dziadka. Nuś tą zbroję, on ma właściwości utrzymujące przy życiu, gdy nie jesteś w swoich czasach. Moi księdze, znajdziesz informacje o świętej tarczy. Pomoże ci ona zwalczyć Sargota. Święta tarcza należała do najmężniejszego palladyna na Drakanie. Jego szkielet spoczywa wraz z tarczą w kopalni przy porcie. Nie wiem, jak daleką drogę przebyłeś, ale wiem, że tutaj jest twój koniec. Przepraszam cię. To dla twojego dobra. Auć! Mapa! I runa! Mapa wskazuje na latarnię. Się z przyszłością, Alvarze. Zapłacisz mi za to, co uczyniłeś mojemu dziadkowi! Żegnaj, Sargocie. Dziadku, znaczy Isaacu, ty żyjesz! Co się stało? Gdzie jestem? Jesteś niedaleko miasteczka portowego. Pomóc ci wrócić na farmę? Tak, możesz. A kim w ogóle jesteś? Dowiesz się, ale dopiero za kilkanaście lat. Obiecuję ci to. Teodorze! Ty żyjesz! Alvarze, udało ci się! A więc teraz udasz się do swoich czasów? Tak, wracam do siebie. To do zobaczenia w przyszłości. Będę na ciebie czekał.